Cześć, witajcie na moim kanale. W tym filmie kolejna paczka z Allegro. Tym razem będzie to kilogram czystego srebra w monetach. Kupiłem kilogram srebra nie od firmy, ale od osoby prywatnej. Będą to monety w próbie 640, oraz tam będzie kilka monet w próbie 650. O, jest. Paczka się otwiera. Tu mamy monety. Ładnie, zgrabnie to spakowane. Zobaczcie. Tak one wyglądają. Wysypiemy je. Są to monety holenderskie oraz austriackie. Tutaj mamy. Co to za moneta jest? 100 szylingów. Ładna moneta. Kolejna moneta. Też 100 szylingów. Jeszcze jedna 100 szylingów. Kolejna 100 szylingów. Te monety sobie na pewno zostawię. O, kolejna moneta. 100 szylingów. 100 hmm. szylingów. To nie, to jest 50 szylingów. Tutaj mamy też 50 szylingów, też 50 szylingów. O, kolejne monety. Szlingi, one są bardzo ładne, duże. Podobają mi się te monety. Kolejne szylingi, 50 szylingów. Ładne te monety, powiem Wam szczerze. Nie spodziewałem się tego. Kolejne

Na razie takich większych, ładnych. A co to jest za moneta? Jeden orę ze Szwecji to nie jest moneta srebrna. Coś mi tu nie pasuje. No tu mamy 5 centów 1876. Takie małe monety. Tu mamy 10, 10 centów. Tu mamy 10 szylingów. Rocznik monety to 1958. Zobaczcie. Na razie tylko kilka sobie tak zobaczymy. Tu mamy 5 szylingów. Zobaczcie, jak to wygląda. I tu mamy rocznik 62. Widać? Widać. Tych małych monetu, monet jest naprawdę dużo. Tu mam jakąś monetę. Nie wiem, co to jest za moneta. Republika Portugalii 1950. Czy to jest srebro? Powinno być srebro. 2,5 chyba to jest escudo, tak mi się wydaje. Tu mamy 5 szylingów srebro. Monet jest naprawdę dużo. Na pewno je przeliczę. 10 szlingów, rocznik siedemdziesiąty pierwszy. Tutaj mamy 10 centów, tysiąc dziewięćset czterdzieści Kolejna moneta to jest. 25 centów 1918, szukamy jeszcze escudo, bo tu powinno być jest escudo Zobaczcie, to jest w Portugalii moneta, tu jest próba srebra 650. Może coś jeszcze znajdziemy innego. Nie ma, nie ma, nie ma. A to, co to jest? Nie 25 centów. Niektóre monety są naprawdę w dobrym stanie, jak ta. No, tu mamy 10 centów. Też takie nawet, ładne. Przeliczę na pewno wszystkie monety i wam napiszę, ile jest danych monet. O, kolejne escudo. Możecie pisać, czy opłacało się zakupić te monety, czy jednak to był zły zakup. Moim zdaniem był to bardzo dobry zakup. Jest tutaj naprawdę sporo tych monet. Jest tego dużo. Nie są w takich dobrych stanach, ale jest to srebro. Zapłaciłem za te monety 2450 złotych. A junk silver teraz stoi po 2300. Ale walor tych monet jest naprawdę ładny. Fajny. Podobają mi się te monety. Jestem zadowolony. Zobaczcie, jaka ta moneta jest naprawdę duża i ładna. Jestem zadowolony. Jeżeli podobał Wam się odcinek z monetami, dajcie łapkę w górę. I zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.